Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną TFR od CureLab'a. Dostałem od Łukasza, którego serdecznie pozdrawiam. Napisał do mnie, co lepsze albo co gorsze dla niego. Chyba się zapomniał, że mi wysłał. I po dwóch tygodniach dostałem kolejną paczkę też z TFR-em i z szamponem. No dobrze, słuchaj, od czego my to zaczniemy? Mamy gdzieś tu napisane pH? No nie mamy. Nigdzie nie widzę, żeby gdzieś tu było napisane, ile to ma pH, i dlatego za chwilę to zbadamy. Rozcieńczenie od 1 do 10 do 1 do 20. Ja oczywiście użyję mojego takiego magicznego rozcieńczenia, które moim zdaniem jest najbardziej optymalne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i zbieranie, zmiękczanie brudu. Jest to 1 do 25, czyli na... Tu mam 1,5 litra wody. Będę chciał ogarnąć całe auto, polecimy na surowo. I do tego dolewam 60 ml TFR-ka. Gęsty i zapach przypomina mi, od razu mówię, tutaj piany od ProElite'a, taki zapach zasadowy właśnie, taki trochę nanofaktorek, naprawdę w tę stronę bym poleciał, w piany zasadowe ProElite'a bym leciał, jeżeli chodzi o zapach i podobna konsystencja. Przepraszam, muszę już zapiąć myjkę, bo mi się nalało idealnie wody do mycia felg. Jest. Dobra. Okej. Okay. To co? Myślę, że tego nie... Znaczy inaczej. Wleję i wtedy sprawdzimy pH, bo podejrzewam, że zamknie skalę na tych paskach. 12 pH, więc to nie ma sensu. Tutaj myślę, że też pewnie zamknie skalę. Dobra, ok, jeszcze raz wymieszam. Słuchaj, auto niemyte ponad 3 tygodnie. W międzyczasie zrobione 300 km na niemieckiej autostradzie. 150 w jedną spokojniej. Powrót maksymalny. Znaczy maksymalny, no srogi, o tak powiem. Dobra, ok. Będę chciał tak wypłukać teraz dokładnie. I co? I nalewamy. Dawno nie nagrywałem, także może być różnie i podłużnie, słuchaj. Ciecz zrobiła się, znaczy w ogóle nie zabarwiło, więc ciekawa sprawa o siebie. Bierzemy testerek, pyk, wysuwam, ciach bajerka i moczymy. Fuu! I nawet nie patrzę, już widzę, że jest grubo. Już widzę, że to 12 jak nic. Nie, bardziej... Pasek mi mówi, że bliżej mu do 11. No tak 11-12. No, na pewno jest zasadowy, to nie ma tematu. O, tego się trzymajmy. To co? Leci mnie. Zrobimy jeden myk. Ja tu sobie... O, właśnie przed chwilą wrzuciłem na Facebooka, słuchaj, filmik. Nagramy telefonem, czyli odkurzaczem, lalką. Jak wygląda moja fura? No średnio, kurde. Najpierw sobie uzupełnię ciśnienie. Pójdziemy, zaznaczymy. O, będzie tak. Powiem tak. Może długo nie poleżeć, gdyż ponieważ od czasu do czasu wychodzi słoneczko i wieje. Co dla oprysku jest średnim tematem. No dobra, słuchaj. Paluchy w wodę. I niestety ciach. Ciach, felgę też. Ciach, każdy palec oddzielnie na każdą felgę. Ta strona jest gorsza. Jeszcze został kciuk. Tu zrobimy z tyłu. Ojej, tutaj to aż boli. O, tutaj jest grubo materiału. Najgorsze, zobacz. Na aucie, to jest ważne, nie ma zabezpieczenia. Jest tylko szampon, który testuję. Z zabezpieczeniem, który jest, nie wiem czy był, czy będzie. Możliwe, że był. Ja jestem zadowolony. Dobra, słuchaj, lecimy. I teraz tak, żeby było w miarę skutecznie i optymalnie, tu
chyba jest mniej słoneczka, więc zaczynam z tej strony, skończę, albo nie, bo tam poleżę sobie dłużej, wtedy uzupełnię, nie, to zacznę z tamtej. O, dobra, zaczynamy z tej strony w takim układzie, zacznę od felka. O, bardzo fajnie, bo pozwala mi ładnie zarzucić, czyli o, jak będą szymy, to przepraszam. Fajną mgłę robi. Niektóre są takie, że produkty, że są takie gęściachne i one się dziwnie rozbryskują, ale wieje. Tu jest całkiem fajnie. Zmiękczamy. Nieźle, co? Trolownia, naprawdę trolownia, słuchaj. Film będzie długi, ale zobaczymy, co jest 5. Będę chciał go wrzucić przed zimą, a jak będziecie potrzebowali, będziesz potrzebował jakiegoś porównania, to popełnię to z zimy 2024-2025. U mnie dzisiaj, słuchaj, jest 25 luty? Chyba tak. 25 albo 26. Chyba 25. O, i teraz tak, przy rozcieńczeniu, słuchaj, przyjemny zapach, zniknął ten zapach piany zasadowej. Tego Pro Lighta, powiedzmy, o, na tej zasadzie, dosłownie i w przenośni, że znika ten zapach taki zasadowy i robi się taki przyjemny, co jest bardzo fajne. Widać, że ma co robić. I lecimy dalej. Tu jest grubo. Ojej. Tu materiału to jest, słuchaj, srogo. Ojeju. No będzie miał co robić, naprawdę będzie miał co robić, tym bardziej, że nie ma, słuchaj, zabezpieczenia w formie powłoki, więc tutaj, kurczę, gruby temat, ale szampon sam w sobie fajne robi zabezpieczenie. Ach, szybę też, tu już pojadę, ale wieje, przepraszam. Dobra, i lecimy. Zarzucając z tej strony, zaraz pójdę i sprawdzę, jak wygląda sytuacja z tamtej strony, bo niestety wiaterek lubi to zrobić, lubi szybko wysuszyć produkt. I już widzę, widzisz? Tu góra. Najważniejsza będzie góra, lusterko. To tego trzeba pilnować niestety. No, niestety tak to jest. I lecimy druga strona. I ogień. Akurat 1,5 litra pójdzie na te najgorsze, newralgiczne miejsca. Później, jak umyję koła, bo będę chciał umyć koła najpierw, zanim przejdę do mycia szamponem, zarzucę jeszcze raz ten produkt w formie piany. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o pianownicę PA. Czy warto się w to w ogóle pchać, bo jak wiadomo, chodzi mi tu o jakość piany. Tu nie chodzi mi o to, czy będzie zdejmować, czy nie, bo wiadomo, że oprysk zrobi to zdecydowanie lepiej. A jeżeli chodzi o pianę, to może rzeczywiście pokuszę się w następną zimę to popełnić. O, po siłowni jestem, kurde. Dzisiaj tak zwane barki na ramienne. Atakowałem, ręki podnieść do góry nie mogę. No tak to jest, jak człowiek się nie potrafi nigdy wyżyć. Okej. Tu będzie nam przysychać. I tu już nam przysycha, zobacz. Słoneczko wyszło, ale ładnie, powiem ci, siedzi. Widać, że jest jeszcze zmiękczone. Tu gdzieniegdzie przyschło. Tak jak mówiłem, będę latał i będę uzupełniał. Tu, gdzie jest dużo brudu, już widzę, że tak jakby ten brud wciągnął ten produkt. No dobra, tu mamy ok. Lecimy przód. Przód to tam jest w tym aucie bajeczka. O, czasu nie zmierzyłem. Trudno. Słuchaj, powiem tak, z butli jedzie jak nanofaktor. Jeżeli chodzi o pracę przy produkcie rozcieńczonym, fenomenalny, przyjemny, jak na TFR-a. Tutaj naprawdę, oj, tutaj to widzę jako konkurencję, słuchaj, bardziej Clintel, bo tutaj przyjemność z pracy jest naprawdę fajna. I już, zobacz, widzisz, przysycha. I atakujemy. Zobaczymy, czy nam gdzieś bałaganu nie narobi. Felga przyschła. No. Tak jak mówiłem, słońce i wiatr to jest najgorsze, co może być. No niestety. Maskę sobie daruję. Zrobię to z pianownicy PA. Okej, tu jeszcze podciągnę ostatnie resztki, gdzie tam, powiedzmy, zabrakło towaru.
Felga. No, felunek jest dobity okropnie. Już słońce wychodzi, już. Już daje czadu, tu. No dobra, zrobiłem wszystko co w mojej mocy, słuchaj, żeby to miało ręce i nogi. Poczekam jeszcze chwilę i będę atakował z wypłukiwaniem. Dobra. Okej. Opa! Pięknie. Przygotuję sobie już od razu myjkę. Bardzo przyjemny zapach. Wydajność też spoko. Na dzień dobry, przyjemność z pracy bardzo przyjemność pracy bardzo przyjemna. Bardzo fajnie się pracuje. Na chwilę obecną nic mnie nie wkurza w tym produkcie. Naprawdę, zapach jest bardzo przyjemny. Kurczę, jakby w ogóle, jakbym pracował innym produktem. No, z butli wali takim nanofaktorem, właśnie takim pianą od ProElite'a, a z tego po rozcieńczeniu bardzo przyjemnie. Dobra, lecimy, bo widzę, że mi wszystko schnie na potęgę. Dobrze, słuchaj, wypłukiwanie trochę trwało, dlatego że no, auto dawno nie myte. Już widzę, że wiadomo, wszystkiego nie zdjął. Został ten film drogowy. A ile go zostało? Wyczyszczę sobie GoPro, jeżeli jest zabrudzone, bo nie widzę, jeżeli jest ochlapane. Wezmę sprężone powietrze i będziemy patrzeć. No dobrze, patrzeć. Z tego co zauważyłem, GoPro udało mi się nie pochlapać. Słuchaj, no patrzymy. Teraz tak, jeżeli chodzi o produkt, wiesz co? Dla mnie to nie jest taki killer TFR. Jest dobrym produktem, widać, że zmiękcza ten brud. Wypłukuje się fajnie, ale wieje. No, dla mnie to taka półka klinteru. Podobnie się zachowuje, podobnie się wypłukuje, podobnie jest przyjemność z pracy. Proszę bardzo, widać? Widać, nie? Nieźle. Umyję koła, słuchaj, i sprawdzimy. No tak, gruby nalot zdjął. Wiadomo, nie ma tu powłoki. Spójrz, no, wygląda to tak, że niestety ten najgrubszy, taki najbardziej wbity zostaje. Oczywiście, że wszystkiego ci nie zdejmie, no nie ma opcji. Czy produkt jest fajny? Fajny. Raczej fajny. Poprawny, o, może tak. Słuchaj, bo przyjemność z pracy jest naprawdę całkiem przyzwoita, a czy przyzwoita. Przyjemnie się pracuje, o, w ten sposób. Nie śmierdzi, nie wali po nozdrzach, naprawdę. Mam wrażenie, jakbym nie pracował TFR. Oczywiście po rozcieńczeniu, bo z butli czuć, że jest to produkt zasadowy. Z tyłu felga ma gorzej, widać, gdzie nie dojechałem myjką. No to tu już jest zdecydowanie gorzej, jeżeli chodzi o mycie, ale to jest może moje... Tak, to jest moje niedopracowanie, jeżeli chodzi tutaj o ten brud. Z przodu zdecydowanie lepiej, bo jest mniej syfu. I teraz mnie interesuje tył. Tutaj to była masakra. To jest dla mnie wyznacznikiem. Tu na tym zderzaku nie ma nic, tylko ten szampon. I jak to wygląda? Patrząc, słuchaj, jak było, co lepsze, że porobiło mi takie zacieki. Tam, gdzie było tego produktu więcej, tu też mi porobiło zacieki. I nie wiem, czy one znikną, słuchaj, bo jak biorę paluchem i mokrym, na słońcu przyschło, no znika, tak, to jest brud. Więc te zacieki są z tego, tam gdzie było chyba więcej produktu i dłużej pewnie leżał. Niestety pogoda też za bardzo nie sprzyjała, widać tutaj smugi, nie sprzyjała, bo wieje i słońce, to jest najgorsze, co może być. A najgorsze z tego wszystkiego jest chyba wiatr, bo on, kurczę, tak przetermosi, zresztą słońce też. Tył, spoko. I teraz jeszcze jestem ciekawy, jak z tej strony wyszło, tutaj nie było żadnego palucha. No tu jest tego brudu mniej, wiadomo, no to jest prawa strona. Tak, ten najgrubszy brud został. Felga
podobnie jak z przodu. No dobra, słuchaj, myślę, że nie będę więcej męczył. Teraz umyję sobie, słuchaj, felgi. Też mam nowy produkt. Dzisiaj wszystko będzie z produktami zabawa, których jeszcze nie używałem. Umyję felgi i będę chciał jeszcze zarzucić ten produkt z pianownicy PA. Zrobię takie rozcieńczenie 1 do 20. Zobaczymy, czy warto się to w ogóle pchać. Tu chodzi mi o to, żeby ponownie zmiękczyć sobie ten brud, żeby nie wlatywać z szamponem na tak suchy lakier, pomimo że i tak mam tutaj, widzisz, uzupełniam sobie zawsze też szamponem, żeby było lepszy poślizg i tworzyło lepszą poduchę. No dobra, to co? Wlatuję, myję koła i raczej to w sumie za chwilę wlatuję z pianownicą PA. Tak jak mówiłem w filmie wcześniej, będzie to maniuś, nie myty dosyć długo, wody jeszcze nawet nie przelewałem, właśnie, kurczę, muszę sobie wodę przelać. Czy jest brudny? Tak, jest brudny. Czy bardzo? Moim zdaniem bardzo. Ok, paluchy moczymy w wodzie, o, cyk, powłoka, powłoka, bez powłoki. Tutaj coś, co umiera niestety. I tutaj też powłoka. I będziemy widzieć, jak sytuacja ma się ze zbieraniem, zmiękczaniem brudu przy pianownicy PA. Zaczniemy z tamtej strony, jak już byłem. Dlaczego nie? To co, lecimy. A, jeszcze felunek. To zrobimy tu. I zrobimy, słuchaj, tu. No, to wystarczy. Lecimy. Ok, słuchaj, tutaj można powiedzieć, że książkowo ci pokazałem, jak należy położyć pianę z pianownicy, jeżeli chodzi o maksymalne zmiękczenie brudu, czyli tak jak widziałeś, od dołu, powrót, góra, także teraz będzie pięknie zjeżdżać. No konsystencja jest fenomenalna, na 1 do 10, zobacz. Dlatego tak ważne jest dobre, poprawne nałożenie piany, a nie tak jak niektórzy. On zarzuca pianę, on sobie lata. Okej, no jeżeli to mu się sprawdza, niech będzie. Ale tutaj można powiedzieć, że książkowo to wyszło. O, ładnie, siedzi sobie, zobaczymy jak to zmiękczy. Podoba mi się konsystencja tej piany. 1 do 10 jest po prostu perfekcyjnie, tu nic nie zmieniał. Dorzucę na felgi. Gdyż ponieważ szybciej spływa na lakierze, no leży to, naprawdę, no jest idealnie z pianownicy, no super, ale dzisiaj na przykład już nie czuję, gdzieś musiałem gdzieś, kurde, słuchaj, szarpnąć tego płynu akurat z tej pianownicy, że tak drażniło mnie w gardło. No i elegancko. Wypłukać i czekamy, aż zacznie gdzieś przysychać. Tu już widzę, że powoli mam puste miejsce. Tutaj też, ale tak to leży. No rewelacyjnie, no fufufu. No jest troszeczkę. Z pianownicy nie wiem dlaczego jest ten element taki, no czuć, że jest to zasadowy produkt, to nie da się ukryć. Niby ten zapach jest przyjemny, ale bardziej rządzi tutaj niestety ta zasada. Ok, myjeczka przygotowana. No co, no
Tu jestem bardzo ciekawy, to będzie dobrze widać, jak zbiera. Tył tutaj nie liczę na jakieś spektakularne efekty, bo tutaj nie ma zabezpieczenia. Najbardziej myślę, że będzie to widać na tym panelu Kozak i na tym panelu, wiadomo. Waxoil, FX, Protect, powłoki, które naprawdę, no ja jestem pod wrażeniem tej powłoki, zajebista. No dobra, czekamy jeszcze? Jeszcze trochę. Słuchaj, bardzo długo leży. W ogóle warunki sprzyjają, godzina 9 rano. Dzisiaj jest 26 lutego, wczoraj był 25, bo się tak zastanawiałem, który wczoraj dzień miesiąca to był. Najwyższa pora tu już wjechać. Już z tej strony zaczynałem i już widzę, że no myślę, że 3 minuty to na miękko leży. To tak z palcem w nosie. Zajebiście. Uwielbiam produkty, które nadają się właśnie do pianownicy. I ten robi to naprawdę znakomicie. No dobrze, słuchaj, nie wiem jak GoPro czy zachlapane, muszę sprawdzić. No nie było zachlapane. Teraz tak, jak to wygląda? Tutaj siedzi G-Technic. V4 chyba, EXO chyba, tak, no słaby produkt. Tu FX, jak widać, zostało, ale to zostało tego brudu, no z opryską byłoby na pewno lepiej, nie ma tematu, ale i tak jest fajnie. Tył mnie najbardziej interesuje. Tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o zderzak, zebrało całkiem przyzwoicie. Fajny produkt. Czuć ten zapach, że to nie jest neutralny produkt. I teraz tak, jeżeli chodzi o EPA, zajebiście. Naprawdę, fenomenalnie leży, fenomenalna konsystencja, fenomenalnie zjeżdża. No tutaj to można powiedzieć, że pokazane jest książkowo, że jak prawidłowo położysz pianę, ona będzie lecieć tak segmentami. Idealnie. Co do produktu, słuchaj, jeszcze raz. Klintyl moim zdaniem i kurczę... CureLab. Teraz te nazwy tych TFR-ów, tak, dla mnie to nie jest TFR, tylko taka klasyczna, zasadowa pianka, która moim zdaniem jest bezpieczna, nie jest to taki killer i czuję, że to jest tak robione na siłę dla wymogów rynku, bo TFR. TFR dla mnie to jest takim killerem, tak jak ADBL, jak ProElite Nano Factor, to są mistrzowie, którzy kurczę, no nie biorą jeńców. Tam już jest grubo, albo wcale. Także no tutaj te TFR-y, które teraz się pojawiają, przyjazne, pachnące, dla mnie to są pianki zasadowe, które właśnie tak na siłę. O, na siłę, po to, dlatego że zapotrzebowanie jest na rynku, to zrobimy pianę zasadową, która będzie, powiedzmy, nie będzie totalnym killerem, będzie przyjemna w pracy i nazwiemy TFR i mamy w swojej opcji, kurczę, w zestawieniu mamy TFR-a. Dla mnie tak to teraz wygląda, więc sugerowanie się i porównywanie TFR-a do TFR-a, początki TFR-ów, a teraz, no to jest kolosalna przepaść, to nie ma tematu. Tutaj oczywiście szlaki przetarł, jeżeli chodzi moim zdaniem, no takich mocarzy, to ProElite i tutaj zdania nie zmieniam, na chwilę obecną, jeżeli chodzi o piany zasadowe, no to bryluje, nie ma tematu, tutaj jest mistrzem. No dobrze, słuchaj, fajny produkt, naprawdę fajny produkt, dlatego z tego względu, że czy to z pianownicy PA, czy to z oprysku, będzie naprawdę dobrze, będzie fajnie, zmiękczy ten brud i to widać, że rzeczywiście tego brudu jest zdecydowanie mniej, tak jak widać tam, gdzie pod kątem myjka mocniej uderzyła, tego brudu zmyło więcej. Najlepiej jest tutaj, no tutaj to na Waxoilu to jest mistrzostwo, ale ta maska też za dużo w dekiel nie dostaje. Najgorzej oczywiście w aucie jest tył i tutaj, tutaj mamy ta strona. Tutaj ta powłoka też słabo, tutaj leży Evocar chyba, z tego co pamiętam, tak. Co to było za nazwa? Hydro 36 chyba. Też samo oczyszczanie jest słabe.
No ale dobra, dobra, słuchaj, wystarczy. Będzie bardzo długi film, ale w sumie lepiej, że będzie to w jednym odcinku, nie podzielone na dwa, czyli Oprysk i Pianownica PA. I tak jak mówiłem wcześniej, a czy nie, inaczej, w wersji z na początku filmu, gdzie był oprysk, mówiłem o tym zapachu, no gdzieś go musiałem zaciągnąć, no męczył mnie. Dzisiaj na przykład nie było tego problemu, ale troszeczkę wiaterek wieje, no więc widzisz, to co podejście, troszeczkę będzie inaczej. Zmiana pomieszczenia, zmiana, kurczę, pogody, temperatury dnia, zawsze będzie inna bajka, no. No tak to wygląda niestety, więc zawsze trzeba brać jakiś margines błędu. Co tutaj nawlatywało? No dobra, słuchaj, fajny produkt. Czy to jest typowy TFR? Moim zdaniem nie. Do kogo, do czego bym to porównał? Bardziej właśnie do Clintel niż do CureLaba, niż do CarLaba. W ogóle z CarLabem to jest całkiem fajna historia, bo Łukasz się tam na Facebooku wypowiedział co do CarLaba, że, bo zrobiłem porównanie, że dostałem inny produkt, sam się tak w sumie troszeczkę zagrzebał. Później wyszło, że CarLab, no niestety, kilka wersji, jedna mocniejsza, druga słabsza, czyli nie trzyma poziomu. Co wersja, można powiedzieć, wychodzi inny produkt, nie trzyma powtarzalności, może tak. Później Łukasz skasował te posty. Dla mnie no słaby temat, jak przedszkole. No i mówi, że to nie chodzi o to, że o CarLaba, tylko o niego. Słuchaj, no napisałeś, chciałeś dobrze, no wyszło jak wyszło. No wyszło tak, że CarLab nie trzyma powtarzalności. No, no co ja poradzę. Fakt, że ten TFR, który ja testowałem, no mocarz. I to już można powiedzieć tak, że to już taki, można powiedzieć, killerek. Zaliczam do tych typowych TFR-ów, gdzie nie bierze jeńców. No dobra, słuchaj. Z mojej strony wszystko. Fajny produkt, naprawdę. A teraz myję kółeczka i wlatuję zajebistym szamponem, który zobaczysz za tydzień. Hej!